jest wspólny kandydat opozycji na prezydenta Rzeszowa. Wybory prezydenta Rzeszowa. Konrad Fiołek kandydatem opozycji. W wyborach na prezydenta Rzeszowa ze strony opozycji wystartuje radny Konrad Fiołek. Przewodniczącego klubu radnych, Rozwój Rzeszowa, poparła Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Polska 2050 Szymona Hołowni oraz PSL. Całe życie spędziłem w Rzeszowie, założyłem tu rodzinę i jestem tu szczęśliwy, mówił Fiołek. Przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa odbędą się 9 maja i są pokłosiem rezygnacji wieloletniego włodarza miasta Tadeusza Ferenca. Dotychczasowy prezydent namaścił na swoje stanowisko wiceministra sprawiedliwości Michała Warchoła z Solidarnej Polski. Prawo i Sprawiedliwości popiera dotychczasową wojewodę Weleniart. Teraz do stawki dołącza Konrad Fiołek. O jego nominacji Wirtualna Polska pisała w niedzielę. Jak ustalił reporter Michał Wróblewski, Fiołek będzie startował z własnego komitetu, który gremialnie ma zostać poparty przez opozycję. Walkę o fotel prezydenta Rzeszowa zapowiedzieli także poseł Konfederacji z okręgu rzeszowskiego Grzegorz Braun, a także były poseł Kukiz 15 Maciej Masłowski. O każdym z liderzy opozycji tu stojących mogę mówić dobrze, w ostatnich dniach rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy. Najważniejsze, że wszyscy jesteśmy tu razem, mówił Konrad Fiołek. Borys Budka podczas konferencji powiedział, że liczy, iż zwycięstwo w Rzeszowie będzie przyczynkiem do odbicia całego kraju. Z kolei Szymon Hołownia mówił, że do poparcia Fiołka w wyborach skłonił go szereg spraw. Rzeszów. Konrad Fiołek z poparciem PSL cieszy się, że Stowarzyszenie Polska 2050 może poprzeć pana Konrada Fiołka, bo najważniejsze, że nie jest kandydatem przywiezionym w teczce z Warszawy. Dodatkowo rozmawialiśmy też o sprawach fundamentalnych z punktu widzenia miasta, zieleń oraz komunikacja miejska. Umówiliśmy się, że po wygranych wyborach zorganizowany zostanie Zielony Panel Obywatelski, który będzie wiążący dla prezydenta Rzeszowa, mówił Szymon Hołownia. Na konferencji prasowej wystąpił także lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. My mieliśmy potencjalnego kandydata Edwarda Słupka, prezesa rzeszowskiej spółdzielni, ale to interes obywatelski musi zawsze wygrać, a nie interes danego ugrupowania, tłumaczył decyzję partii Władysław Kosiniak-Kamysz. Głos zabrał także Włodzimierz Czarzasty. Konrad Fiołek ma szansę zostać nie tylko prezydentem Rzeszowa, ale i kraju. Jako jedynemu człowiekowi w Polsce udało mu się na jednym placu zgromadzić Budkę, Kosiniaka, Hołownię, Czarzastego, no i Nowacka, mówił wicemarszałek Sejmu. Gdybyś startował w 2020 roku, to Duda nie byłby teraz prezydentem, żartował lider Lewicy. Konrad Fiołek to przewodniczący klubu radnych, Rozwój Rzeszowa, wspierający do tej pory w Radzie Miasta Tadeusza Ferenca. Ma 45 lat, w ostatnich wyborach samorządowych zgromadził 3413 głosów, co było drugim wynikiem w mieście. Termin zgłaszania kandydatów chętnych do przejęcia schedy po Tadeuszu Ferencu minie 16 kwietnia. Jeśli 9 maja żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, konieczna będzie druga tura 2 tygodnie później.